No i drodzy Państwo, Panie i Panowie, jak Carrington, wakacje dookoła i Wy też pewnie wypoczywacie. O okularach nikt nie zapomina, dobrze. Kwiatki, roślinki, nie, ta nie pachnie. Koło też jest z tamtej strony, bezdętkowej. To pierwsze koło bezdętkowe, jakie wymyślono. Mało bezdętki i bez opony też. Dlaczego, kochani Państwo, zaczynamy w takiej pozycji? Ja Państwa bardzo przepraszam, że ja tu się wyleguję. Komórka pod ręką, wszystko działa, asystans znamy w każdym terenie. O jednej rzeczy chcę Wam przypomnieć. Nie za wszelką cenę w każde miejsce w czasie wakacji trzeba dojechać. Upał, skwar, tak jak mówiliśmy, największy wróg kierowcy. Można zasnąć za kierownicą, jadąc najnormalniej w środku drogi. Tak upał potrafi wykończyć człowieka i o tym Państwo pamiętajcie. Trzeba znaleźć miejsce, żeby na zaplanowanej trasie, gdzie jedziemy, gdzieś do kurortu, za granicę, gdziekolwiek, znaleźć takie miejsce jak to. Usiąść, odpocząć. Kierowca musi dojść do siebie. W samochodach osobowych nie ma tachografu. Tachograf macie Państwo tutaj w głowie, żeby nie przekroczyć godzin bezpieczeństwa za kierownicą. Wieziecie swoich najbliższych, rodzinę kogoś tam jeszcze. Dobrze było o tym pamiętać. No i jak stać nas na przyjęcie, to pamiętajmy, że nawet przy małych dawkach minimum 24 godziny po wypitym alkoholu do kierownicy nawet nie dotykamy. Trzeba pamiętać, że spożywanie nawet niedużej ilości alkoholu w temperaturze gorącej powoduje to, że ten alkohol działa i szybciej, i o wiele bardziej no, tak dezorganizująco, prawda, na cały organizm. I w tym momencie no, tego alkoholu się naprawdę trzeba wystrzegać. Nie mówię o ludziach, którzy nadużywają alkoholu, tych tak zwanych zespołach uzależnienia alkoholowego. Nawet u przeciętnych ludzi, którzy ten alkohol spożywają, skutki działania tego alkoholu mogą być no, bardzo, bardzo nieszczęśliwe. No a teraz troszeczkę letnich wiadomości. Dzisiaj pokażemy Państwu doskonałą konkurencję, która się odbyła tutaj w Suwałkach. Trzecie i czwarte eliminacje do Mistrzostw Polski w cross country. To taka ciekawa dyscyplina, co to jest, za chwilę się Państwo o tym dowiecie. Zobaczycie, mamy stworzony w Suwałkach naturalnie teren na miarę Mistrzostw Polski, a może i dalej. Niewiele tam trzeba zrobić, a przecież w niektórych miejscach jak pod Olsztynem czy Lidzbarkiem pracowano latami, żeby teren crossowy zrobić. U nas on jest. Tylko go trzeba wykorzystać. Biegniemy, za dużo gadania. Jest rozgrywana trzecia i czwarta eliminacja Pucharu Polskiego Związku Motorowego. Są to swoiste Mistrzostwa Polski w cross country. Cross country to jest taka pośrednia konkurencja, dyscyplina pomiędzy crossem takim wyczynowym stricte, a enduro w wyścigach w tych wielkich klasach. Jest to taki wyścig na terenie, w bardzo utrudnionym terenie, po pagórku, w górek, piasku, jakiegoś błotka, coś takiego. Ale jest to taki wyścig pośredni, czyli dla amatorów, jeszcze niewielkich zawodowców, a już w bardzo ciężkim terenie. Tak jest. Jest to za bardzo ciężkie pieniądze na sprzęcie. Jest to bardzo dobry sprzęt, już to jest ten sprzęt profesjonalny. Jest to namiastka prawdziwego enduro. Zakładam
wyjechaliśmy dzisiaj na kamieniu. To są wszystkie ochraniacze, które pozwalają tak szybko jeździć i bezpiecznie. Czy to się człowiek wewnętrznie tak lepiej czuje? Że... No też i na pewno dużo pomagają. Miałem jeden wypadek już i gdyby nie ten buzer, już bym nie chodził prawdopodobnie. Arek, a jak to żeś trafił do takiego sportu? No trafiłem dzięki panu Romanowi Umiastowskiemu. Wystartowałem w Romanówce, w enduro. No i tak to się zaczęło. Najpierw startowałem na mniejszych pojemnościach. I coraz większymi motorami zacząłem jeździć. No i teraz jestem tutaj. No powiem, że to zapaleni motocykliści, można by było powiedzieć, że ci sami najlepsi motocykliści, którzy lubią ryzyko, lubią ostrą jazdę na motocyklu w trudnym terenie, to jest motocross. Tutaj można dopiero pokazać umiejętności motocyklisty, zobaczyć umiejętności motocyklisty, a nie na ulicy, nie, przepraszam za wyrażenie, nie świrowanie na asfalcie między samochodami. Chociaż trzeba było powiedzieć też, że są dobrzy motocykliści u nas w Suwałkach, którzy ładnie jeżdżą, ale jeżdżą bezpiecznie. A są tacy, którzy wariują i tutaj niech przyjadą na motocross. Nie zdążyli dzisiaj, nie zdążyli wczoraj, niech przyjadą następnym razem. Zapraszamy. Motocross to jest krótki bieg 1,5-kilometrowy, country cross to około 10 km jazdy po zamkniętym torze. Jedzie się na pewną określoną ilość czasu i wygrywa ten, który w czasie na przykład godziny robi największą ilość okrążeń. Cała trasa jest tym ciekawsza, im jest trudniejsza, a więc im większe bezdroże, tym jest to lepszy bieg. Czyli właściwie punktowana jest umiejętność jazdy, no bo powtarzam, ten kto więcej zrobi okrążeń, ten wygrywa. Gdzie sygnał? No kurde! Jakie predyspozycje musi mieć taki młodzieniec, żeby w tym country crossie powalczyć? No, musi po pierwsze lubić sporty motocyklowe, terenowe. Musi mieć odpowiedni motocykl enduro lub motocrossowy. No i poza tym wszystkim na pewno duża ilość treningu, duża ilość startu w innych imprezach i to dopiero owocuje wynikiem. Wszystko jest na tej trasie, jakieś skoki, jakieś rowy, piasek, mówiłem już jakieś błotko, no kawałki jakieś równe, ale generalnie jest to na bezdrożach. Ta żwirownia nadaje się do tego idealnie. Jest to pierwsza tego typu impreza w Suwałkach. Mam nadzieję, że co roku wejdzie do kalendarza już Polskiego Związku Motorowego. I organizowane jest tutaj siłami lokalnymi.
trenuje. On dzisiaj startuje w klasyfikacji. A już chytry, ja ci to drugą stroną. Na tym krosie, a więc na country cross, zdarzają się upadki i to są bardzo częste upadki. Ale przy dobrym sprzęcie, przy dobrym zabezpieczeniu jest to bezpieczne. Nie mamy tutaj przykład zawodników, którzy jeżdżą dopiero 2 miesiące i oni uczą się padać, uczą się przejeżdżać przez trudny teren, ale jest to sympatyczne, bo zawodnik upada, wydaje się upadek bardzo niebezpieczny. Jakieś broszurka też tam przyniósł. Jakiś broszurek ktoś tam przyniósł reklamę, nie? Skąd to wiecie? Mamy tutaj Radia 5, nie? Radia nie mamy, nie? Słuchaj, ja ci podaję tej rzeczy, no to na to nie mogę. Proszę. Niedługo będą zawody w skuterach rozgrywane 28 sierpnia i już nasi zawodnicy szykują się z Suwałk do startu do tych zawodów. Myśmy mieli zapowiedź, że będą startować i dzisiaj ludzie z Suwałk. Ale coś po prostu nie wywaliło. Dlatego jest w tych rozgrywkach jest grupa ta open, otwarta, gdzie można po prostu może ten amator startować. Spełniają sobie niektóre takie wymogi tylko. No i cóż, drodzy Państwo, jak się Wam podobały zawody country crossu? Ciekawe, prawda? Interesujące. I co najważniejsze? No, chciałem powiedzieć, co najważniejsze. Najgorsze z tego wszystkiego to jest to, że to drogo kosztuje taki zawodowy sprzęt, ale co najważniejsze to, że tam dopiero można rozładować adrenalinę. Sezon turystyczny trwa, jazd mnóstwo, zobaczcie nas, tylko mijają z lewej, z prawej te samochody, pełno ich tu przejeżdża, jesteśmy na wyjazdówce w stronę przejścia granicznego w Budzisku, pełno tego jest dookoła, kochani Państwo, pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie, tak nam będzie miło, tak będziemy się ogromnie cieszyć, jak wszyscy cali i zdrowi wrócicie z urlopu, czekamy tu na Was, naprawdę, do zobaczenia w następny wtorek.